przybycie Berzyńskich. Biorę znów trzy pastylki trimacinolone. Astma folguje. Zwlekam z wyjazdem z powodu bólu żołądka. Wyfruwam 18.09. Rita Jean Ryś. La Messiguère. Z Nicei autobus. Grasse. Podwieczorek taksi do Cabri. Hotel Lille. Nazajutrz La Messiguère. Mały pokoik. Staruszki. Rosjanie. Nikt mnie nie zna prócz Didier. Odkrywają mnie. Czytam Jeunet. Oddech lepszy, ale bóle żołądka. 25. przyjazd Jean Rity, Jana Gleba. Jadą do Włoch. Załatwianie sprawy z Fischerem. Ciągle niedowład nóg, nerwy, ząb, dziąsło. Znów infekcja. Biorę penicylinę z puchłem. Trzeba wyrwać. Źle oddycham, silniejszy katar, zimniej, palimy w piecu, osłabienie, Foucault i strukturalizm, ząb wyrwany, czym będę gryźć? Wciąż leje, zaziębienie, choć z domu nie wychodzę, a do tego nerwy. Wakin wywołuje reakcję, w rezultacie podgorączki, poty, osłabienie, leżę, z Ritą bardzo dobrze, porno, norweska. Przedtem pornografia na angielski, głupio wydana, a znów potem kosmo, włoski, bardzo udany. Nado wśród surrealistów jestem modny, a kodrze Foucault mnie wielbi. Mało co robię, jestem chory. Nowy dziennik pisałem, im mądrzej, tym głupiej. Ale przerwałem. Japonia milczy. Giedroyć przysyła trzeci tom dziennika wraz z operetką. Telegram kota, że zachwycony. Wciąż nie wychodzę. Już z miesiąc. I katar prawie znika. Oddycham znacznie lepiej. Marinow, że mała infekcja w płucach. Wieczorem osłabienia podgorączki. Nowy rok, melancholijny, we dwoje, telewizja, chłód, osłabienie, złe przeczucia i jej urazy. Ten rok kiepski, zdrowie kiepsko, pierwsze miesiące jako tak, ale od początku kwietnia oddech coraz gorszy. Lata, 2 tygodnie w domu, w maju żołądek, konstypacja, czerwiec astma, podwyższam kortyzon z 80 na 120, katar, w sierpniu przerywam ćwiczenia oddechowe, poprawa, ale od początku września coraz gorzej z sercem, osłabienie, duszę się wieczorem, żołądek, bóle mięśniowe i kurcze w nogach, a potem zęby, nerwy od końca września prawie nie wychodziłem. Pogody fatalne, powodzie, finans, duże wpływy, ale mimo to nie więcej niż 16 000 dolarów w Credit Suisse. Ale 3 000 Jurzykowski Japończycy ma wpłynąć. Litę, 4 Kosmos Francuski, 11 Dziennik i OPE po polsku, porno norweska i angielska, kosmo włoski, 12 ślub w Sztokholmie, nagroda Jurzykowskiego, telewizja francuska, wzrost prestiżu, ero nic. Walczę z mnóstwem chorób, zdycham, z Ritą na ogół lepiej, ale nie zawsze. Boże, Boże, jak długo. Paczowcy wyjechali, zaraz kłótnia z Ritą, żyje jak mniszka, depresja, nuda. Kot przyjechał na jeden dzień w drodze na Korsykę. Nogi puchną już od wielu miesięcy. 10 po silnym deszczu dwudniowym, polepszenie oddechu. Może tlen, może polen się skończył, a może trochę dlatego, że palić przestałem. Porno w Hiszpanii, a diario argentyński w Argentynie. Po tygodniu dopiero z Ritą się pogodziłem. Od 2 dni gorączka, 37,4, dreszcze, znów się poprawiło. Oddech coraz lepszy, silniejszy jestem. Piszę 24.10. Jeszcze robota. Dobrze się je. Lek polenowy. Pisze 5.4.69. 16. Dominik Sanavio, jego żona, wywiad. 18. wczesnym rankiem, może 8 była, popędziłem do klozetu. Paw poszło obok i spodnie zaświnione. Zacząłem czyścić. Bóle poczułem w lewej połowie piersi. Usiadłem przy biurku, wypoczywałem. Gdy przeszły znów, poszedłem czyścić. Wtedy silny ból. Na łóżko padłem. Ritę zawołałem, jęczałem. Marinow przyszedł po pół godzinie, dał zastrzyk, powiedział, że to serce, ale pozwolił wstać. Wstałem trochę po południu, fajkę wypaliłem, wieczorem nowy atak. W ciągu następnych 4 dni jeszcze 3 ataki bolesne. Rita zastrzyk robiła. Kłopoty
Z defekacją, bezruch, oszołomili pastylkami, ból z powodu odleżyn, materac pneumatyczny, tudzież skrzep z lewej strony, bolesny. Wstałem w połowie grudnia, ale okropnie osłabiony. Bóle dość jeszcze wyraźne trwały ze 2 tygodnie. Potem zaczęto mi dawać kortyzon. Niewiele wiem. Byliśmy mimo wszystko w niezłym humorze, ale ja upokorzony załatwianiem się do bidetu. Paczowska przyjechała się mną opiekować, też Iza. Niewiele wiem. Przeglądałem listy. Moja polemika z Baśką, zaczęta przed atakiem, nadal trwała. Operetka, trudności chyba polityczne, lekarze, kardiogramy, analizy EKG. W połowie grudnia zacząłem wstawać, ale ledwie kilka kroków mogłem dawać. Tańczyliśmy z Ritą, fotel na kółkach, odleżyny i skrzep lepiej, masaże. Dieta ścisła, bez soli. Lekarze zachwyceni nowym kardiogramem, który nie wykazał żadnej lesji uszkodzenia w sercu. Idąc za radą Marielu, Izy, postanawiam żenić się z Ritą. Ślub 28.12.68 udzielony w mieszkaniu i roztrąbiony na Amerykę i Europę. Hrabia, konający 65 lat na łożu śmierci, żeni się ze swoją sekretarką. Nowy rok sami. Już nie pamiętam jak. Paczowscy przyjechali na willę i wyjechali chyba przed Nowym Rokiem. Bankiety, krewetes, pasztet z sałatą, kiełbasa, escolap z pure. Oto szczytowe momenty. Przyjazd Dominika, kursy filozoficzne, raz Izą, potem z Witoldą. Witolda, 2 dni, lumbago w krzyżach. Raczej leżę. Skleroza. Nic nie robię, słabość. Pogody wciąż fatalne. Do dnia 8.5.69. Zapomniałem. De Gaulle ustąpił. Operetka po francusku. Też zapomniałem. Na tym kończą się autobiograficzne zapiski Witolda Gombrowicza. Nic już więcej nie napisał, a stan jego zdrowia pogarszał się gwałtownie. 24 lipca 1969 roku pisarz zmarł w swoim mieszkaniu w Vence obecności Rity Gombrowicz i Izy Neumann. Przejmujący opis jego ostatnich chwil zawiera relacja żony zamieszczona w jej książce Gombrowicz w Europie. Kiedy wydawnictwo literackie dawało nam zgodę na publiczną lekturę fragmentów, liczyło na to, że będzie to promocja. Nie wiem, czy te przerażające fragmenty, a proszę mi wierzyć, ja oszczędziłem Państwu, wybierając zapiski Gombrowicza do czytania, fragmentów jeszcze bardziej drastycznych, jeszcze bardziej ponurych i okrutnych. Ten raport z egzystencji, no wręcz po przeczytaniu tych 400 stron, przyprawiał chorobę zwyczajnie. Zwyczajnie ja potrzebowałem 2 dni, żeby dojść do siebie, a nie mam siebie za człowieka bardzo wrażliwego. I w związku z tym pojawia się takie pytanie. Wiem, że pani Gombrowicz to pytanie też sobie bardzo długo zadawała. Po co? Po co wystawiać to na widok publiczny? Po co publikować te zapiski? Pani Anno. Dobry wieczór. Żeby zacząć, przekażę Państwu pozdrowienia od pani Rity, bo byłoby to pytanie oczywiście do niej skierowane. I pani Rita przekazuje bardzo serdeczne myśli i towarzyszy nam tutaj w trakcie tego wieczoru, ciesząc się, że spotka Państwa jesienią. Od czego by tu zacząć? Zacznijmy od tego momentu, który dopiero co został zacytowany, to znaczy śmierci Witolda Gombrowicza. Jego wdowa zostaje z całym dziełem, nie zna języka, w którym jest napisane to dzieło. Kiedy w którymś momencie zaczyna się skłaniać ku nauce języka polskiego, Gombrowicz jej do tego bynajmniej nie zachęca, wręcz zniechęca. Ona w trakcie wspólnego pobytu w Vence zajmuje się francuską pisarką Colette. Więc sytuacja jest nie najłatwiejsza.
No i jakby to Państwu przedstawić, najważniejsze były dzieła, które wymagały wydań, tłumaczeń. Chodziło o to, żeby Gombrowicz stał się jeszcze bardziej znany, bo on już jest znany we Francji na początku lat 60. i zaczyna być troszkę znany w Europie. I to jest priorytet. Ten Kronos gdzieś zostaje. Rita często mówi, że musiała dojrzeć do Kronosa. Musiała sama przybliżyć się do okresu podsumowań osobistych, skonfrontować się z cierpieniem innego typu niż to, które się odczuwa w młodości. Różnica wieku była dość duża i sądzę, że niełatwo się jej było wpasować w złe nastroje, w myśli o śmierci i tak dalej. Także Kronos jest odłożony. Rita się zajmuje bardzo aktywnie, bardzo energicznie promocją dzieł Gombrowicza, współpracą z tłumaczami, współpracą z wydawcami. I po 7 latach pobytu w Mediolanie osiedla się w Paryżu. To mieszkanie paryskie wiele osób zna. Opisywane są różne spotkania w siódmej dzielnicy Paryża na Rue Masseron, które opuści w roku 2000, żeby się przeprowadzić niewiele dalej na ulicę Vanneau. No i ten Kronos jest schowany, jest gdzieś. Otoczenie Rity o tym nie wie. Jest takie zabawne wydarzenie. W roku około 995 w prasie francuskiej, w bardzo poważnym piśmie Le Monde, od którego odpowiednikiem mogłoby być Życie Warszawy, ukazuje się taki dość duży tytuł na temat wdów bezimiennie, które chowają dzieła, jest takie wskazanie na dzienniki pisarzy, które powinny być opublikowane, ale nie są. Są skryte, są jakby zdominowane przez decyzje tych wdów. Artykuł jest tak napisany, że nie trudno go skojarzyć z Gombrowiczem. I grupa przyjaciół wokół Rity jest szalenie oburzona, że ktoś ośmiela się atakować w tak niewybredny sposób, kiedy wszystkim wiadomo, że nie ma żadnego tekstu do opublikowania. Pamiętam takie wizyty kogoś, kto nerwowo chował ten Le Monde do tylnej kieszeni spodni, żeby broń Boże, i naciągał na to marynarkę, żeby Rita tego nie widziała na wstępie, bo trzeba ją było jakoś do tego przygotować, żeby ona tego nie przeżywała. No, sądzę, że Rita musiała się dobrze bawić naszym oburzeniem, naszą naiwnością, bo ona doskonale wiedziała, że ten tekst istnieje. Więc to jest taki malutki element punktowy, gdzie ten Kronos gdzieś się pojawił. A potem była kompletna cisza, no i my wszyscy byliśmy pewni, że to było bardzo niewłaściwe ze strony francuskiej prasy. W okolicach stulecia Gombrowicza Rita zaczęła poważnie myśleć o wydaniu Kronosa. Jak właśnie wspomniałam, w pewien sposób dojrzała do tej sprawy. To stulecie było takim rodzajem też i kontemplacji wszystkich zaszłości z Gombrowiczem i całej historii Gombrowicza i funkcjonowania Gombrowicza w Europie. Zmieniły się, jakby to powiedzieć, nastroje, mentalność ludzi, więc to się stawało coraz bardziej dla Rity ewidentne, że Kronos musi zostać wydany. No i pracowała nad nim, rzecz jasna. Natomiast zawsze uważała, że będzie Kronos opublikowany bez tej części, która dotyczy jej wspólnego życia z Gombrowiczem. Czyli ta część Vans miała być opublikowana wiele lat po jej śmierci. Więc jak już powiedzmy po stuleciu Gombrowicza zaczęliśmy rozumieć, że coś jest, to Rita tak troszkę zaczęła zdradzać, że Kronos jej pomógł bardzo napisać dwie bardzo cenne książki, czyli świadectwa z Argentyny na temat Gombrowicza i Gombrowicz w Europie, czyli świadectwa europejskie.
że Kronos był przewodnikiem, który pozwolił jej w sposób bardzo skuteczny nawiązać kontakt z tymi wszystkimi, którzy już po latach byli starsi, byli trudniej dostępni, byli mniej powiązani między sobą, jak to zwykle w życiu bywa. Cóż można jeszcze powiedzieć? Sprawa nabiera rozpędu w roku 2011, kiedy wydawnictwo literackie zaczyna pracę nad rękopisem. No i od tego momentu, od lata 2011, to już jest bardzo intensywne, bardzo nasilone. Jest to bardzo trudny rytm dla Rity Gombrowicz, bo nie tylko pracuje u siebie, nie tylko komunikuje się mailowo i telefonicznie, ale regularnie przyjeżdża do Polski, do wydawnictwa literackiego i spędza kilka dni od rana do późnego popołudnia nad rękopisem. Byłam świadkiem takich sesji, Klementyna Suchanow doskonale je zna, więc to było naprawdę bardzo intensywne, bardzo też i w sensie emocjonalnym, jako przeżycie silne. I właśnie w trakcie tych konfrontacji z redaktorkami wydawnictwa, jesteśmy w Krakowie, wydawnictwo literackie jest takie dość zacne wydawnictwo, prawda, można by się spodziewać, że mogłoby się czuć leciutko zdziwione niektórymi rzeczami. Właśnie w tym kontekście następuje taki rodzaj uwolnienia dla Rity, bo wszystkie redaktorki są absolutnie przekonane, że należy opublikować rozdział związany ze wspólnym życiem Rity i Witolda Gombrowicza i że ten rozdział Wąs nie powinien być ocenzurowany, nie powinien być wyłączony z tej książki. Tego samego zdania jest bardzo wielki autorytet, 91-letni profesor Henryk Markiewicz. Wszyscy są jednomyślni co do tego, że musi się ukazać Kronos w całości. I chyba było to bardzo szczęśliwe zrządzenie losu, też i dla Rity, uwalniające od właśnie odpowiedzialności wyłączania czegokolwiek. Ona jednak jest badaczem literatury z zawodu i ma wielki szacunek dla tekstu jako takiego, więc sądzę, że jej sumienie profesjonalne też odetchnęło w momencie, kiedy nastąpił ten moment, no dobrze, skoro uważacie, że to nie jest szokujące, skoro czytacie to bez oporów, skoro to się tłumaczy w kontekście całości Kronosa, no więc się zgadzam. Także to był taki bardzo istotny moment, bo jak powiadam, przez wszystkie te lata wcześniejsze Rita absolutnie nie myślała o tym, że może to być włączone. Teraz co do Kronosu. Jak zwykle z Gombrowiczem będą różnice zdań. Profesor Jarzębski odmienia Kronos Kronosa. Profesor Bolecki odmienia Kronos Kronosu. My tutaj obecni często poprawiamy się, żeby było Kronosu, bo to jest bardziej wysublimowane i bardziej filozoficzne, no bo Kronosa to tak jak nosa i prawda, nie jest to być może zbyt eleganckie. Powiedziałabym, że jest to właśnie bardzo gombrowiczowskie i zachęcam Państwa do stosowania własnej odmiany wedle lektury, którą Państwo będą mieć przyjemność niedługo przeżywać. Muszę powiedzieć, że jesteśmy w momencie szczególnym. Jest to moment historyczny. W tym pięknym domu, w tej nie tak zbyt wielkiej sali, Kronos jest po raz pierwszy czytany. To jest fakt historyczny. Jest to bardzo przyjemne dzielić się takim przeżyciem. Ta lektura jest niezwykle cenna, bo tu dochodzimy do drugiej rozbieżności dotychczasowych czytelników Kronosa. Bardzo wielkie autorytety zza stołów na konferencji prasowej orzekły, że Kronos jest absolutnie surowym zapisem, będącym przeciwieństwem jakichkolwiek skłonności do kreacji literackiej. Wreszcie mamy Gombrowicza nagiego, niestylizowanego, nie grającego żadnej gry z nami.
inni czytelnicy przy innym stole byli skłonni powiedzieć, nie będę tutaj wskazywać na osobę, ale nie jest ona jedyna, że jest w tym jakaś kreacja. Teraz tak, słuchając interpretacji naszego dzisiejszego lektora, byłam pod wrażeniem rytmu tego tekstu. Oczywiście, powiedzą mi Państwo, pisarz może mieć ten rytm zakodowany w sobie i bardzo naturalny sposób ten rytm z niego emanuje. Ale może nie jest do końca to prawdą. Czyli z kolei mamy dwa różne punkty widzenia. Co jeszcze mogę dodać? Rita, jak rozmawia teraz o Kronosie, to powtórzę, bo to jest może cenna dla Państwa wskazówka. Mówi tak, no Kronos jest dopełnieniem dziennika. I bardzo ciekawą lekturą jest w tej chwili czytanie dziennika kreacji literackiej, którą znamy, z Kronosem. Pewne rzeczy się wyjaśnią, niektóre może się zaciemnią, ale w bardzo interesujący sposób. I do tego Rita dodaje żartobliwie, i można by potem powiedzieć, że są takie możliwości, jakie stwarza Google. To znaczy, dowiedzieli się Państwo, że ktoś tam coś zrobił, więc szukamy tego wydarzenia w książkach, które są książkami rozwiniętymi tekstowo, świadectwami, wywiadami osób, które w Kronosie się znajdują i które czasem się pojawiają też w dzienniku. I wobec tego mamy możliwość przeczytania tych dwóch książek Rity Gomborowicz, które cytowałam i które mają ścisły związek z Kronosem, jak już Państwo widzą. I oczywiście świetnej książki Klementyny Suchanow, Argentyńskie przygody Gomborowicza, którą wczoraj z wielką przyjemnością studiowałam, żeby jakoś się wczuć w nastrój argentyńskich lat Gomborowicza. Także wydaje mi się, że powinniśmy się tutaj poczuć jako grono wybrańców. Tym bardziej, że Gombrowicz, jak Państwo wiedzą, bardzo nie lubił autorytetów naukowych. Uważał, że twórcą jest każdy. Jest takie jego zdanie wypowiedziane dość taki zirytowany sposób. Na końcu filmu, który zrobiła telewizja francuska parę miesięcy przed jego śmiercią, w okresie, kiedy już nie mieszkał w swoim mieszkaniu, bo po prostu nie mógł chodzić po schodach. Jest to rok 69. Wywiad jest bardzo długi, bardzo ciekawy, ma różne aspekty. I w pewnym momencie nalegają trzej rozmówcy. Są to Michel Polak, Dominique Deroux, który robił z Gombrowiczem znane Państwu rozmowy i był zaprzyjaźniony z nim i bardzo dużo o nim pisał. I mało znany w Polsce i nawet już w tej chwili we Francji zapomniany, wtedy znany Dominique Vianney. To było trzech młodych ludzi, którzy ostro Gombrowicza dociskali na różne tematy. No i potem wypływa sprawa twórczości literatury, twórczości literackiej i zirytowany Gombrowicz mówi tak, każdy jest twórcą. Jak piszesz list do narzeczonej, to jesteś literatem, to jesteś pisarzem. Wobec tego wydaje mi się, że każdy z nas jest równouprawnionym czytelnikiem Gombrowicza i znajdzie swoją własną wykładnię na temat Kronosa, na temat odmiany tego tytułu, na temat właśnie, czy jest to kreacja, czy jest to absolutnie surowy tekst, czy jest to pomieszanie jednego z drugim. Także no, wydaje mi się, że to w skrócie byłoby wszystko. Jest rzeczą oczywiście w tej chwili już coraz bardziej znaną, no, że Kronos jakby związany jest z dziennikiem w tym sensie, że to jest podobny okres. Dziennik się ukazuje w 52 roku i zapewne może Kronos to była taka praca, która się zaczynała właśnie od początku lat 50., gdzie Gombrowicz starał się wykonać taką pracę pamięci, rejestrując wszystkie wydarzenia swojego życia.
przedwojenne, wojenne i tuż powojenne. Więc to jest też ciekawe jako perspektywa w lekturze tego tekstu i ta perspektywa podważa w sposób absolutny totalną spontaniczność Kronosów, bo jest w tym praca pamięci świadomej, w przeciwieństwie do tej słynnej pamięci nieświadomej Prusta, prawda? I no tutaj można by wiele na ten temat rozmawiać. Sądzę, że jak Państwo przeczytają Kronos albo Kronosa, to będzie to świetny powód do rozmowy z panią Gombrowiczową jesienią. No właśnie. Tak w nawiązaniu do tego, co pani powiedziała, to tak sobie myślę po lekturze i Dziennika, i Kronosu, że muszę państwa przestrzec, bo i to jest o Gombrowiczu. I tu jest ja najważniejsze, ale Dziennik to jest rodzaj uwodzenia czytelnika. Natomiast Kronos to jest gwałt na czytelniku. I zobaczycie państwo, jak to przeczytacie. I wracam jeszcze, jeśli mogę, zaraz państwu oddam naszych rozmówców, ale jedno pytanie do pani Klementyny Suchanow. Odmiana tego pytania po co, które zadałem. Czy jak pani pracowała nad tekstem, to miała pani takie wrażenie, że Gombrowicz z panią gra, czy że raczej pani grzebie mu w intymnych kwestiach jego biografii, że przekracza pani jakieś tabu międzyludzkie, którego się nie powinno przekraczać, czy też myślała pani o tym po prostu, że przejdzie pani razem z nim do historii literatury? Nie, to ostatnio nie przyszło mi do głowy. Ja nie miałam poczucia, że grzebię mu strasznie w życiorysie, bo już od dawna w nim grzebałam. Ja się w pewien sposób ucieszyłam, że wiele, powiedzmy trochę intuicji, które mną kierowało, a na które nie miałam dowodów, pewnych faktów z jego życia, już może pomijając, o które dokładnie chodziło, znalazły właśnie potwierdzenie w Kronosie, więc miałam taką po prostu prywatną satysfakcję, że nie błądziłam za daleko. Po co? Tutaj są jakby dwie odpowiedzi. Z jednej strony oczywiście jako osoba, która się ociera bardzo o biograficzne takie studia nad Gombrowiczem, bardziej niż literackie, to chociażby po to, żebym wiedziała, tak po prostu z ciekawości swojej własnej, prywatnej. Natomiast mi się wydaje, że Rita podjęła bardzo dobrą decyzję i że to była decyzja bardzo gombrowiczowska, witoldowska, gombrowiczowska. Nie tylko z powodu tej wzmianki małej, którą Gombrowicz umieszcza w dzienniku, ja ją może Państwu przeczytam. On w 1957 w dzienniku właściwym, nam znanym, zapuszcza coś takiego, taką pewną informację na temat Kronosa. Ja wolę tą wersję Kronosa z nosa. I pisze, ona jest z tyłu na książce, no pozostało mi jeszcze coś w zapasie, ale tej reszty, bardziej prywatnej, wolę nie zamieszczać. Nie chcę narażać się na kłopoty. Może kiedyś, później. Znając tutaj właśnie jakby troszkę sposób myślenia Gombrowicza, jego przekorę, ale także dużą potrzebę demaskowania, demistyfikowania przede wszystkim innych, ale także próby często podejmowane w dzienniku demaskowania siebie samego. On czasami opisuje siebie na przykład w osobie trzeciej, przygląda się sobie, a ten Gombrowicz powiedział, że coś tam, stara się spojrzeć na siebie jak na osobę obcą. Wydaje mi się, że jest to bardzo po jego myśli. Są też takie fragmenty, kiedy Gombrowicz prowokuje czytelnika, prowokował też w ten sposób swoich młodych przyjaciół argentyńskich, kiedy zaczniecie myśleć niezależnie. Z jednej strony ich bardzo wkręcał w jakby zależność od siebie i oni bardzo dużo przejmowali od niego różnych przyzwyczajeń, powiedzonek, fiksacji. Jest jeden taki przypadek, który wyjaśniam tutaj w przypisie jednego z chłopców Santiago del Estero, dosyć, nie wiem, czy pan to będzie pamiętał, dosyć tragiczny. Aha, pan chyba gdzieś w połowie przestał czytać przepisy, żeby się oddać samemu tekstowi.